Chcę także zdementować, że miasto nie nalicza kar w latach 2010-2013, do tego czasu, kiedy się spotykamy. W 29 przypadkach zostały naliczone kary umowne w ramach umów realizowanych w trybie zamówień publicznych. 29 takich przypadków. A więc proszę, niech koleżeństwo nie opowiada, że nasze działania są tutaj tak lekką ręką podejmowane i nie wyciągamy konsekwencji w stosunku do wykonawców. Ja chcę Państwu pokazać, już zmierzając do końca tego wątku, jak robią to inni, no bo oczywiście, tak jak mówiłem kilka minut wcześniej, robią tak wszyscy w Polsce. Oparłem się na naszych sąsiadach, na Bydgoszczy i na Toruniu. Proszę zobaczyć, wziąłem pierwszy, lepszy z brzegu przykład przetargu w Bydgoszczy, dotyczącego jakichś prac inwestycyjnych. Termin wykonania był 28 grudnia 2012 roku. Przetarg był też ogłoszony jakoś w listopadzie. Zmiana umowy. Proszę bardzo. Powszechnie obowiązujący przepisów prawa, w tym mający wpływ na realizację przez zamówienia, zmiany warunków gospodarczych, w tym zmiany stawki VAT-u, z istnień obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy, zmiany osób wskazanych w dotychczasowych dokumentach. Także to są tego typu przypadki. Podobna sytuacja jest w odniesieniu do Torunia. Tutaj mamy też wzór umowy na roboty budowlane w przetargu w Toruniu. Dopuszczalne jest zmiana technologii, zmiana materiałów, innych niewymienionych, a korzystnych dla zamawiającego, zmiana terminu, prawda, zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności mogą dotyczyć warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac w wymaganych temperaturach wewnętrznych, uwarunkowaniach organizacyjnych, technicznych itd., itd. Czyli są to standardowe rzeczy, które dzieją się w każdym samorządzie i w każdym trybie, który jest podejmowany w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodząc do dalszych kwestii poza tymi istotnymi, choć ogólnymi, dotyczącymi realizacji naliczania bądź nie naliczania kar, chciałbym przejść do konkretnych stwierdzeń, które padały z ust parlamentarzystów i skonfrontować je z faktami. Pan poseł Wojtkowski przedstawił na konferencji prasowej, że taki przeczytam fragment, tym bardziej, że wszyscy zabiegaliśmy, żeby pieniądze na remont tej słynnej już w Polsce jedynki zostały przyznane. To było ponad 100 milionów złotych pochodzących z budżetu państwa. Nie wiem, co pan poseł Wojtkowski zrobił z pieniędzmi w kwocie 100 milionów z budżetu państwa, ponieważ nigdy takich żeśmy nie otrzymali. W ogóle budowa Włocławskiej jedynki nie jest finansowana z budżetu państwa, co poseł powinien wiedzieć. My na budowę drogi krajowej nr 1 pozyskaliśmy finanse z budżetu Unii Europejskiej, z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 165 milionów złotych. A więc jak dalece nie ma rozeznania osoba publiczna wypowiadająca się na tematy publiczne. Nie ma żadnych 100 milionów. Nie wiem, może pan poseł Wojtkowski gdzie się posiada, ale to tak jest krył, że nikt w samorządzie ich nie widział. A więc w ogóle to nie ma żadnego pokrycia w faktach. Ponadto podnosi, że droga krajowa była ponownie frezowana na odcinkach, które były już wykonane. Natomiast zapewne będzie kładziony asfalt, ale to jest normalne, że jak się sfrezuje, to trzeba asfalt położyć. A więc gdyby wystąpiła elementarna znajomość technologii, to by było to logiczne. Proszę Państwa, droga krajowa była, co mówiłem już przy innych okazjach, frezowana na odcinkach, których nie odebraliśmy, były wpisane do dziennika budowy, że masa asfaltowa ulega ugięciu i nie może być odebrana. Stąd też zmieniono technologię wytwarzania tej masy i ten odcinek, który obecnie został położony, jest eksperymentalny. A więc chcemy sprawdzić, czy na odcinkach przy światłach ta nowy skład mieszanki asfaltowej będzie wytrzymywał te gwałtowne hamowania. Bo tylko w tych odcinkach nastąpiły ugięcia. Ale pikanterii całej sprawie doda fakt, że ostatnia kontrola z CUPT-u
miała miejsce na pisma złożone przez dwóch parlamentarzystów. Pana posła Wojtkowskiego w Sejmie i pana senatora Persona w Senacie. Dla szczegółów podam, że obydwa były identycznie brzmiące, kropki były w tych samych miejscach, nie wiem, który z którego ściągał. I w tych pismach napisano, że odebraliśmy odcinek włocławskiej jedynki, mimo że posiada wady. Kontrola była bardzo szczegółowa, bo kontrolujący już tak się dalece pod presją parlamentarzystów wzięli za kontrolę, że nawet mierzyli wielkość tablic informujących o dofinansowaniu z Unii Europejskiej i potem w jednym przypadku 1,5 centymetra zabrakło na długości tablicy. A więc, a teraz jak no i oczywiście co stwierdzono? Że wada jest wpisana w dzienniku budowy, nieodebrana, jest wyznaczone są terminy na jej usunięcie. No to jak się okazało, że kontrola spowodowana przez obydwu parlamentarzystów nie odniosła przewidywanego przez nich, czy oczekiwanego przez nich skutku, bo nie mogła, no to teraz się zarzuca, że się frezuje, marnuje pieniądze z budżetu państwa, których nie było, nie ma i nie będzie na tą jedynkę. Mało tego, te pieniądze nie są marnotrawione, dlatego że każda praca w okresie budowy i 5 lat po jej zakończeniu będzie odbywała się na koszt wykonawcy. A więc jeżeli wykonawca nie uzyskał parametrów mieszanki asfaltowej, która się nie sprawdza, to będzie tak ją długo frezował, aż uzyskamy efekt pożądany i dopiero za niego zapłacimy. Dziwi mnie natomiast bardzo, że panowie parlamentarzyści, tym bardziej, że pan poseł Wojtkowski jest szefem Platformy na powiat włocławski ziemski, nie zainteresowali się obwodnicą Kowala, która się nie ugiął asfalt, ale się skolejnował asfalt. Proszę się przejechać przy światłach w Kowalu, trzeba silnie trzymać kierownicę, żeby nie poprowadziło po torowisku, które się tam wytworzyło. Bo to zrobiła Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, w której są koledzy z Platformy zarządzający. I to jest jedyny mechanizm. A więc nie wiedza o środkach, skąd są, ile kosztowało, jakie są zapisy, jak kontrola nie wykaże tego, co by chcieli, to wtedy się robi show medialny na ten temat. Proszę Państwa, my na Krajowej Jedynce mieliśmy 15 kontroli z CUPT-u i 3 kontroli z Urzędu Zamówień Publicznych. A jeszcze mamy rok budowy i tych kontroli będzie pewnie drugie tyle. Przed odbiorem każdego odcinka, po wystawieniu każdej faktury, nigdy nie jest prędzej zapłacona, aż kontrola z CUPT-u potwierdzi ilość, jakość i terminowość wykonania. Natomiast gdyby tak się nie działo, po prostu nie dostalibyśmy ani złotówki. W tej chwili nie mamy żadnych zatorów płatniczych, ani na linii w ministerstwo, które administruje środkami unijnymi, ani na linii zamawiający, czyli gmina miasto Włocławek, a wykonawcy. W związku z tym ja naprawdę zaczynam się wstydzić za parlamentarzystów, że nie znają ani podstawowych funduszy, z jakich prowadzi się inwestycje w mieście, ani kwot, ani nie chcą poznać faktów. Natomiast pan senator Persson stwierdził, że chowa się przed panem ministrem Grabarczykiem w związku z tym, że jedynka nie jest budowana i pewnie ma się przed czym chować i przed kim chować, bo nie budowana jest jedynka, ale z literką A na początku, A1. Budowa, wstrzymanie, a która miała być, jak tu pan prezydent powiedział, już na euro oddana A1, była ściśle zsynchronizowana z przebudową naszej włocławskiej jedynki. Była ściśle zsynchronizowana dlatego, aby uniknąć najbardziej paraliżujących fragmentów do przebudowy, żeby nie zamknąć ruchu, tak żeby mógł ruch tranzytowy pójść na drodze krajowej A1. Nie poszedł. I teraz dopiero stajemy przed dylematem, jak poprowadzić pracę na tym żywym organizmie na miejsca, które są naprawdę wąskimi gardłami. Takim klasycznym przykładem jest most na Zgłowiączce, którego remont już się rozpoczyna. Póki co on jest na zewnątrz jezdni i nie blokuje, ale za chwilę zablokuje w znacznym stopniu ruch.
I tu jest rola naszych polskich parlamentarzystów, którzy powinni dociekać, dopingować, żeby A1 na wstydliwym włocławskim odcinku, wstydliwym w całej Polsce, bo tego odcinka tylko brakuje, toczył się jak powinien się toczyć. Dziś mamy komunikaty od miesiąca co najmniej, że rozstrzygnięto przetarg. Proszę się przejechać w kierunku Torunia, nikogo tam nie ma. Nikt nic nie robi. Natomiast na naszym odcinku jedynki prace trwają. My możemy mieć wątpliwości, czy dostatecznie szybko. My też je mamy. Też dopingujemy wykonawców. Natomiast i pan minister Grabarczyk, i pani senator, i minister Bieńkowska, których widujemy, i to jeżeli chodzi o panią minister Bieńkowską, to co najmniej raz w miesiącu, któremuś z nas się zdarza spotkać z różnych okazji, nie zadają nam takich pytań, bo w obydwu ministerstwach leżą harmonogramy robót. I te harmonogramy robót nie zostały do dnia dzisiejszego przekroczone. A więc albo próba robienia czarnego PR-u Włocławkowi, co nie sprzyja dobrze napływowi kapitału zewnętrznego i trzeba o tym pamiętać, albo chęć zbicia kapitału politycznego bez elementarnej wiedzy o zdarzeniach, które mają miejsce. To, co robi pan senator Persson, to jest naprawdę czarny PR robiony miastu. On twierdzi, że my jesteśmy w czarnej dziurze, ale podejrzewam, że najwięcej czasu on w tej czarnej dziurze spędza, bo nie zna nawet harmonogramów prac. Takich rzeczy by nie opowiadał. I żaden z ministrów nas nie zaczepia, a tak jak powiedziałem, 18 kontroli przeprowadzono do tej pory na jedynce, nie potwierdza tego, o czym mówią parlamentarzyści. Muszę powiedzieć, że my mamy takie szczęście do kontroli, że w pewnych momentach brakuje nam miejsc w urzędzie do pomieszczenia kontrolujących. Zapowiedź, że w drugim półroczu będzie Najwyższa Izba Kontroli, nie jest żadną zapowiedzią, bo ja dzisiaj Państwu mogę pokazać ze dwóch kontrolerów, którzy siedzą z NIK-u we Włocławku, w naszym urzędzie. Mamy bez przerwy permanentne kontrole. I nas to wcale nie dziwi, bo każda kontrola jest jednocześnie szkoleniem, a jednocześnie potwierdza, czy idziemy w słusznym kierunku, czy właściwie nasi urzędnicy przestrzegają procedur. Także proszę bardzo, jesteśmy otwarci na każdą kolejną kontrolę, ale żeby ona była spowodowana wiedzą merytoryczną, że coś się wydarzyło. Natomiast absorbuje się aparat kontrolny państwa, łącznie z organami ścigania, bo nami zajmuje się już od dłuższego czasu kilka prokuratur i różnych urzędów z Centralnym Biurem Śledczym. Niektórzy już mnie przecież pokazywali, że mnie prowadzą w kajdankach po mieście. Na drugi dzień rano, idąc do pracy, jak wiecie Państwo, chodzę po Śródmieściu zawsze pieszo, pytam mnie, jak to wczoraj w telewizji widzieliśmy, że Pana zamknęli, a dzisiaj Pan idzie po ulicy? Wiecie Państwo, mam się dobrze i jestem zupełnie spokojny, że a ta kontrola prokuratury i CBS-u jest również na wniosek włocławskich parlamentarzystów. Jest również na wniosek włocławskich parlamentarzystów. Ja sobie zadaję pytanie, czemu ma służyć reprezentacja danego regionu w parlamencie? W włocławskim wydaniu na pewno nie pomocą. W włocławskim wydaniu na pewno nie robieniem pozytywnego PR-u wokół miasta. Proszę Państwa, pani poseł Domicela Kopaczewska na konferencji powiedziała, że jak spacerowała z panem Całbeckim, marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po bulwarach, to dowiedziała się przeróżnych rzeczy. Ja oczywiście w tym spacerze nie brałem udziału, choć wiem, że ta formacja prowadzi rozmowy i na cmentarzu, teraz się okazuje na bulwarach. Ja w takich rzeczach nie uczestniczę. W związku z tym takie fakty do mnie nie dotarły. I z tego wynika, że Włocławek mógł uzyskać 15 milionów na budowę gmachu muzeum i przez 5 lat nic się nie działo. Faktycznie nic się nie działo, bo ta tajna rozmowa pani poseł z panem marszałkiem nigdy do nas jako organu wykonawczego samorządu włocławskiego nie dotarła. Ja mam
Państwo też je macie w tej chwili w ręku, znaczy możecie mieć w ręku, bo macie przed sobą, pisma w kolejności, jak one wpływały. Pierwsze pismo wpłynęło 26 kwietnia 2012 roku do Urzędu Miasta i Państwo możecie w nim przeczytać, że zwracano się w tym piśmie do nas o przekazanie jak w formie darowizny działki na bulwarach. Ja na to pismo odpowiedziałem, bo to było pismo podpisane przez pana Sławomira Kopyścia, członka zarządu, w który kończy się, przedstawiony konstaty, deklaruje jednocześnie w przypadku wystąpienia takiej potrzeby wyrazić zgodę na władanie nieruchomością do celów projektowych. Uzależniam to od tego, żeby znalazło się w budżecie województwa kujawsko-pomorskiego ta inwestycja. Do dnia dzisiejszego nikt nie wystąpił o władanie tej działki w celach projektowych, a przecież jak można prowadzić inwestycje bez sporządzenia projektu. W dniu 8 kwietnia tego roku pan dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zwrócił się z prośbą o sprzedaż nieruchomości tej samej, o której przedtem proszono o ewentualne przekazanie darowizny z 99% opustem. I jak Państwo wiecie, ochoczo przystąpiłem do tej transakcji, polecając przygotowanie wszystkich dokumentów na najbliższą sesję Rady Miasta, tak aby przekazać. I również pozwolę sobie przeczytać ostatnie zdanie. Jednocześnie informujemy, że perspektywiczny plan naszego muzeum związany z zagospodarowaniem rzeczonych nieruchomości mają poparcie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego i mogłyby być zrealizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. I my jako samorząd miasta wychodzimy naprzeciw potrzebom muzeum administrowanym przez pana marszałka Piotra Całbeckiego już na lata 2014-2020. Natomiast w żadnym budżecie, ani w żadnym zapisie o środkach unijnych, żadnych 15 milionów w tamtym rozdaniu nie było. Nie ma żadnych 5 lat, jest jakieś opowiadanie o 5 latach. A więc kolejny przykład, jak fantazja włocławskiego parlamentarzysty może rozgrzewać umysły wokół rzeczy nieistotnych, nie mających w ogóle odzwierciedlenia w faktach. Mamy pełną dokumentację i proszę zwrócić uwagę, kwiecień pan dyrektor zwrócił się, twierdząc, że ma zaoszczędzone środki z innych inwestycji na rozpoczęcie procesu i w maju na sesji Rady Miasta zostanie podjęta, wszystko na to wskazuje, że zostanie podjęta, a przynajmniej ja złożyłem wszystkie dokumenty jako prezydent na sesję Rady Miasta, aby taka decyzja została podjęta i za 1% została ta działka sprzedana. Właśnie przy okazji, bo to nie jest tajemnicą, dlaczego pan dyrektor wystąpił o sprzedaż, a nie darowiznę 1%, ponieważ zapłaci się VAT od 1% wartości, a nie VAT od darowizny, bo w wypadku darowizny się płaci VAT mało obdarowujący, czyli miasto musiałoby zapłacić VAT od wyceny rzeczoznawcy tej działki. Więc byłyby to grube pieniądze. Pan dyrektor, w przeciwieństwie do parlamentarzystów i pana członka zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pana Kopyścia, wiedział lepiej, co jest korzystne dla obydwu stron. Stąd też szybko poszliśmy za tak zwanym ciosem, aby umożliwić projektowanie i budowanie, rozbudowę włocławskiego muzeum, bo ma to wiele aspektów. Po pierwsze, pozwoli, tak jak mówiliśmy, na wyeksponowanie tego, co muzeum posiada, a posiada wiele ciekawych eksponatów, których nie jest w stanie wyeksponować. No to świetnie wpisuje się w program rewitalizacji tej części miasta i w ten zapisany i w ten, który oczekujemy, żeby się tam takie rzeczy działy na terenie starego miasta. Proszę Państwa, nie wiem, jakie przesłanki kierują włocławskimi parlamentarzystami, że tak dalece się kompromitują, podają kwoty, fundusze i fakty, które nigdy nie miały miejsca. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz.
podano, że pani poseł Kopaczewska powiedziała, że mamy najniższy wskaźnik wykorzystania środków ze wszystkich miast naszego regionu, środków przeznaczonych na rewitalizację. Ja państwu przedstawię pewne dane. Miasto ma przyznane 27,5 miliona środków z RPO na finansowanie projektów rewitalizacyjnych, których lista znajduje się w lokalnym programie rewitalizacji. Natomiast pani poseł Kopaczewska podaje, że Włocławek ma przyznaną kwotę na rewitalizację 10 milionów. Nie wiem skąd zna takie kwoty, podczas gdy mamy 27,5 miliona. A więc kolejny przykład indolencji, która ma epatować mieszkańców. 27, a nie 10. Zakontraktowanych, a więc podpisanych umów z marszałkiem jest 8 na 10 projektów. Dwa są w trakcie realizacji, dotyczy to Żabiej i Pływającej Sceny. To wynika z procedury. My jesteśmy gotowi, ale procedura musi być dopełniona, aby mogły być te dwa podpisane. W nagrodę za szybkie wdrażanie projektów otrzymaliśmy możliwość na udział w dodatkowych środkach na kwotę 2 380 tysięcy złotych i przeznaczyliśmy je na przebudowę Starego Rynku. A więc marszałek województwa kujawsko-pomorskiego za dobre wykorzystanie środków unijnych daje nam nagrodę w kwocie prawie 2,4 miliona złotych, podczas gdy parlamentarzyści twierdzą, że my tych środków nie wykorzystujemy. No to teraz powinni kolegę swojego partyjnego, pana marszałka, podać do prokuratury, że nagradza tych, którzy zawalają robotę. No bo prosta konkluzja by z tego wynikała. Oczywiście tak nie jest i pierwszy bym był, który by bronił pana marszałka Całubeckiego, który jest rozsądnym człowiekiem i rozumie potrzeby między innymi naszego miasta. Rozumie potrzeby między innymi naszego miasta. I opiera się o fakty, a nie o jakieś bzdurne pomysły. Proszę państwa, pani poseł podała, że wykorzystaliśmy tylko 2,8 miliona, tak dobrze mówię? 2,6 miliona złotych w zeszłym roku, a prawda jest taka, że Urząd Marszałkowski zalegał nam w zeszłym roku z zapłatą 3,5 miliona złotych. Myśmy tyle zrobili, że Urząd Marszałkowski nie zdążył nam płacić. W zeszłym roku czekaliśmy na zapłacenie z rewitalizacji 3,5 miliona złotych. Urząd nam zalegał. Myśmy oczywiście sobie poradzili z tym finansowo, bo bilans ubiegłego roku zamknął się pozytywnie. A więc pozostawiam państwo z faktami i myślę, że ocena poziomu wiedzy i umiejętności włocławskich parlamentarzystów została w pełni ukazana w faktach i liczbach.